Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Just Cause 3. Kolejny dzień, kolejna prowincja, kurwa, ja lecę w dół zamiast w górę. Chciałem się utrzymać w miarę wysoko, żeby mnie te helikoptery stamtąd nie pościągały zaraz, nie? No, umieraj! No, umieraj! Dobra, udało się. Tak, lecimy dalej z chaosem oczywiście. Jeszcze mamy parę prowincji do zrobienia, już sobie zaznaczyłem kolejną pieprzoną platformę. Zniszczyłem jakimś cudem radar doplerowski. Zniszczyłem też talerz satelitarny, miło mi. Tak, platformę wiertniczą tą na morzu, taką wiecie, nie? Sobie oznaczyłem, żeby o niej nie zapomnieć i nie szukać jak głupi, kurna, co tu jest jeszcze do zniszczenia, nie? No to wiecie, bez sensu jest oczywiście. Mamy do tego kawałek drogi, nie powiem, bo jest. Że tak powiem, 7 km w tej grze to jest dosyć spory dystans. Tylko że na podlodze miałem już coś do zniszczenia, także mówię, już zacznę odcinek. Nie będę taki, że wiecie, że będę tu wracał później. Bo po co szukać czegoś dwa razy, nie? Plus jest taki, że tam jest coś jeszcze na górze. Po trasie. Tak w sumie, jak ja zastanawiam, no bo po drodze do tego, tu też coś jest. God damn it, no prowincja z dwoma platformami wiertniczymi, no gorzej być kurwa nie mogło. Jeszcze nie spojrzałem ile prowincji jest, to znaczy ile miejscówek tutaj jest, nie? Zobaczcie jaki to jest górzysty teren. On jest przeje kurwa bany. To ja nie wiem, czy ten helikopter mi tu coś zdziała i pomoże w tym momencie nawet. Zdążę zniszczyć jedną, dwie rzeczy, a z tego... ze spadochronu zniszczę więcej. Strasznie w dół lecę, pomimo tego, że wiecie, że mam prędkość. Miałem lecieć bardziej do przodu chyba. Ale widoki ładne, ładne. Patrzcie jak to było wysoko, ale mówię nie, no patrzę, druga platforma, kurwa, myślałem, że jest jedna, byłem pewny, że jest jedna. A to chuj, nie lubię tych platform, są chujowe. Napierdalają z łodzi, z helikopterów i ludzie na tym, sprzejebane po prostu. Szczególnie te łodzie pieprzone, bo z tych łodzi jak zaczną napierdalać, to jest jedna wielka, totalna masakra. Dobra, jakby się tak teraz skupił. Stąd nic nie trafię, nie? Tak nic nie ugram chyba. Dobra, tutaj troszeczkę lepiej. Oczywiście tam jeszcze te zbiorniki paliwa muszą być jeszcze, wiecie, przy nogach tej platformy i to jest chyba najgorsze. Trzeba tam jakoś dotrzeć, nie? Tak. O, patrzcie, tu jest ten fajny śmigłowiec. O, podoba mi się. Podoba mi się, podobuje mi się to. Dobra, chciałbym zejść niżej, bo tu na górze już chyba nic nie ma. Nie, dobra, jest ten. Generatory są. Okej, spokojnie. Działajmy jak najmocniejszym ogniem, póki możemy. Tak w sumie szczerze mówiąc, żeby było, wiecie, że tak powiem, najbardziej jebitnie, nie? Dobra. Nie ta broń, Rico, ta broń.
Kurwa, magazynek się skończył. God damn it! Na górę! Dobra, wpadłem do wody. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. A to jest ten fajny helikopter, to mi się podoba. A nie, to już jest zniszczone. Został mi jakiś generator jeszcze, tylko jeszcze nie wiem, gdzie on jest. Wow, jak to jebie, jebana. Muszę namierzyć, kurwa, generatora. Gdzie on może być? Tam jest jakiś, coś się dymi. Dobra, mam moje. 2 z 5, dobra, to jeszcze 3 rzeczy do zrobienia. Na pewno jedna platforma, nie? Temu helikopter trochę zginął. O Jezu, a ja pogiąłem barierkę. Dobra, gdzie ten fajny helikopter? Jest tutaj. Ej, a był inny przed chwilą. No kurwa, gra mnie wychujała, no. Był ten fajny, ten bawarowy taki. No był bawarowy, ja nie chcę tego helikoptera, ja chcę tamten. Gra. Hej! Wiecie, co z tego, że ja bym sobie wziął tam ten helikopter, jakby mi go rozjebali zaraz, a tak bym sobie mógł nim polecieć. No nic, no nie, nie mam wyboru, no. Za bardzo nie mam się jak stąd wydostać. Muszę lecieć tym, co mam. Na szczęście on ma rakiety i minigana, jest dosyć duży, ale wolałem tamten bawarowy, on był może jakiś zwrotniejszy. Może ten też jest w miarę zwrotny. O Boże, Shift Tab wcisnąłem. Nie chcę Steama. Nie. Dobra, mamy 2 z 5, co? To leźmy po kolei. Co my tutaj mamy? Tam na górze coś jest. Tutaj pewnie będą jakieś ruiny. Tak obstawiam przynajmniej. Spójrz za siebie. Boże, ta gra musi wyświetlać mi takie głupoty. Spójrz za siebie, serio. Ej, to nie jest dosyć szybki. Nawet tak jak mniej więcej jak apacz, koło tam 200 na godzinę sobie trzyma. Nie, tu raczej nie ma nic do niszczenia. Bo nie byłoby nic, tylko wiecie, w samym hangarze byłoby też na zewnątrz jakieś coś, nie? Tak więc wątpię, by tu było coś do zniszczenia. Tam jest jakieś coś, ale nie wiem, co to jeszcze jest. To pewnie jakieś ruinki, jak znam życie. Mogą być jakieś ruinki, ale no zobaczmy sobie. To jest to, co myślę, to co myślę, dobra. Mogą być sobie zwykłe ruinki, a może być jakaś jednostka. No w sumie z jednostki bym się ucieszył. Nie, to jest kościółek, dobra. Czyli nic ważnego. Czyli lecimy dalej, czyli lecimy tutaj. To będzie 3 z 5. No jeszcze tu i tu i tu coś może być, bo tu nie ma żadnych miast, tym Litore Torto. Tu nic nie ma całkowicie, to jest puste wszystko. Boże, to jest połać terenu, to jest praktycznie pusta. Dobra, mamy to, to, to. No i platforma. Platforma na pewno, jeszcze dwie rzeczy trzeba znaleźć. Czy to będzie to? No to chyba będzie to, nie? To jest zwykłe lotnisko, które jest nasze? Nie, nie jest nasze, bo jest czerwona jakaś wieża. Także to będzie po prostu do zniszczenia. Okej. Mogę sobie chyba bliżej podlecieć troszeczkę. Dobra, czy to trafi? To wybuchnie wszystko? Nie trafiło, szkoda. Tutaj lata sobie jakiś helikopter, nie? To go zniszczmy. Coś tam sobie obrywa. Tak niechętnie. No nie chcę wybuchnąć, pieprzony. Dobra, podlecę sobie bliżej, tak troszeczkę, Boże, nie wiem, czasami to sterowanie... Znaczy te helikoptery tak dziwnie latają, że wiecie,
Jest fajnie blisko, już widać wszystko co i jak, a i nagle on jest tak daleko, nie? Gin helikopterze pieprzony. Aha, to byli odrzutowca. Myślałem, że to jest, wiecie, ten, no. To przeciwlotnicze kurestwo. Patrzcie, jak ja się tylko jadę do dołu, a on się odsuwa od tego w tył i to mnie trochę wkurwia właśnie w tym momencie. To nie powinno tak być. Nie chciałbym teraz w głupi sposób stracić helikoptera, co prawda. Ej, ale to jest... Aha, dobra, generator tylko został. Robione? Halo? Halo, bo nie wiem. Nie, jeszcze jeden transformator gdzieś jest. Tylko gdzie? W środku? Nie wiem, nie widzę. Tu jest obstrzelane wszystko dookoła. Został się jeden transformator, generator. No jeden, może dwa, nie wiem. No i nie wiem, gdzie on jest. Dobra, widzę go. Nice. Trzeba było z dobrego kąta podlecieć do niego tylko. No widzicie, no widzicie. A ja oczywiście stwierdziłem, no kurwa, no hello, no tu jeszcze musi być coś. A to nikt nie strzela. A dobra, to już widzę obiekt. Też to sobie mogę zdjąć. Tu już widzę, co się święci. No i tam jest platforma, nie? Nie wiem, już to, ja już napierdalam dużo wcześniej do tego, bo to... A to nie ma co tracić czasu, nie? Przodlecę sobie niżej troszeczkę. Nie wiem, czy te rakiety dolecą. Doleciały, hurra! Zniszczmy to z daleka, tam nie będę się, wiecie, pierdzielił z tym wszystkim, że tak powiem. Jakoś kurwa totalnie, bo mi się kurwa nie chcę. Dość tych prowincji wszystkich powoli. Największa liczba przeciwników podczas jednego lotu helikopterem? O, przejąte. Ja tak losowo napierdalałem w to, że tak powiem. Bardzo losowo. Dobra, i została nam się ta platforma. Chciałbym się, tak wiecie, być w miarę bezpiecznej odległości od platformy, ale też w miarę takiej odległości, żeby sobie coś tam na niej zniszczyć, nie? Tak konkretnie. Nie wiem, czy stąd dam radę dużo zrobić. Nie, już się zadyma załącza. Właśnie. Czyli leśmy po prostu, obrakietujmy to dookoła. Ile się da. Ała. Dobra. Czy tu można w ogóle flary wypuścić jakieś?
Dobra, śmigłowiec za mną leci, co? Widziałem w tym wrogi okręt, bardzo wrogi. Okej. Dobra, teraz od tej strony zróbmy taki, wiecie, przelot, nalot, polot, przelot, nie? Ponapierdalajmy, kurwa, srogo w tą pieprzoną platformę wiertniczą. Aż mnie normalnie przycisk od myszki się już blokuje od napierdalania w te rakiety. Wiem, że to może nie wygląda zbyt ciekawie, ale to chcę zniszczyć szybko. I w miarę nie tracąc tego helikoptera, nie? Dobra, coś tu jeszcze żyje w tym wszystkim. Nie wiem ile. Na pewno jakaś mała satelitka żyje, pieprzona. Którą zresztą widziałem. Nie, może takie przeloty będę robił. Jak będę leciał, to będę mniej trafialny, co? Zniszczony obiekt wojskowy. O właśnie, to jest ta satelita cała, nie? Jej niestety nie zniszczyłem. God damn it. Czy mnie coś goni? Nie wiem, no wygląda jakby mnie coś goniło, ale... Sklecono z oczu. No okej, okej. Obniżę sobie lot. Postaram się zniszczyć jeszcze te, wiecie, na nogach kurwysyństwa perdolone. Z lotu z helikoptera byłoby miło, nie? A, goddammit, straciłem chyba sterowność. Helikopter ledwo żyje. Dobra, mój helikopter umarł, niestety. Obława w toku, oczywiście. Ale wydaje mi się, że tylko to przeżyło. No, no, widzicie, no, opłacało się, kurwa. Jakby tak robił to wszystko przelotami, to by było lepiej, nie? No mamy, kurwa, ej, wyjątkowo szybko zrobiliśmy prowincję, to mnie trochę martwi. Ale zaczniemy sobie robić najwyżej następną. I może skończymy nawet, wiecie, może z odcinek szybciej te prowincje pieprzone. Może by się udało. Mówił u zupę... God damn it. Widzicie, co on robi? No, halo Rico, tu się kurwa gdzieś wstrzel. Co tam na górę? O. Patrzcie, jak to pruje do tego. To napierdalało i nic. Tył mi ludzie giną, pomocy. A juto mi zdronio. No dobra, mamy drugi taki helikopter. Nie ma tragedii, no panowie i panie. Nie ma tragedii, no. Dobra, to co? No lecimy odtąd. No mamy jakiś tutaj duży, kurwa, kolejny plac. Jest kolejna platforma też oczywiście. Obstawiam, że tylko tu coś będzie większego. No i ten fort tutaj. Montana. Kurwa, to jest chyba tylko ta jednostka. No i tyle. Dobra, to spróbujmy jeszcze tą prowincję zrobić w tym odcinku. Wystartujmy tutaj tamtego, że Rico, że tego, no i okej. 3 km, to
No jest niby kawałek drogi, ale... Ale wiecie, ale ten helikopter dość srogo zapierdziela. Nie powiem, lepiej niż ten mały. 230, lepiej niż Apacz, bo Apacz kurwa leciał 200. No to spoko, to spoko, to mi się podoba. Grande Pastura. Oczywiście najgorsza będzie platforma wiertnicza, ale mam nadzieję, że pójdzie nam tak szybko jak ta tutaj. Czyli w miarę przelotów, jak się tak w miarę przelatuje, to idzie to szybko wykończyć, nie? Tylko co my tu mamy? Czy to jest do przejęcia, czy to nie jest do przejęcia? To mi wygląda na jakiś kurwa głupi hangar. Dobra, są transformatory. Na to czekałem, aż mi się wyłoni coś. Dobra, czekałem tylko, aż mi się wyłoni jakiś, wiecie, transformatorek, jakiś zbiornik. Coś w ten teges, w ten deseń, nie? Wrotka z Bawarem. Dobra, coś tu jeszcze jest. Raczej obstawiam, że większość ludzi to już tutaj nie żyje po prostu. Aha, została się jakaś wywrotka z Bawarem, co? Nie wiem, po co on wzywał te posiłki. Jak to już jest przejęte. Wszystko jest przejęte, kurwa. Dobra, i znowu mamy tak w miarę, wiecie, responsywnie sobie możemy od punktu do punktu lecieć. Chujowo, że tu coś było schowane, bo jak będą tak mi chować rzeczy, to będzie gorzej. Nie zrobię sobie tak fajnie wszystkiego z powietrza, jakbym sobie zaplanował, nie? Tam jest jakaś duża forteca. Na razie do niej nie będę leciał. Tutaj co to jest? Jakiś dupny hangar zapewne. Także możemy sobie od razu zmienić punkt docelowy. Zobaczyć, co jest tam dalej. Z tego hangaru nie wiem, ewentualnie może jakiś helikopter by był, ale też wątpię, to też nie jest zawsze. To nie jest tak powiedziane, że to będzie i chuj, nie? Tam na prawo coś chyba widzę. Nie, tak, tak. A to są zwykłe ruinki. Czyli zobaczmy to, nie? A nie, to nie jest duża forteca. Dobra, to lecimy, jolo. Jest tu co prawda helikopter jakiś. Czy można powiedzieć, że był? Zaraz go nie będzie. No dawaj, gin, frajerze, no. Dobra, niszczę wszystko po kolei oczywiście, standardowo napierdalając na ślepo, najlepsza taktyka w tej grze. Transformatory giną, giną jak złe, wszystko ginie. Kurwa, zniszczył ten helikopter, bo mnie troszeczkę drażni. Dobra. Troszeczkę mnie drażnił, wiecie, tak, tak troszeczkę, nie? Okej, dobra, z tej strony. Tutaj sobie oblećmy, obskoczmy. Zbiorniki paliwa. Radary.
Myślałem, że jeszcze w tamtym hangarze coś jest. Pewnie za nim także. Szkoda, że nie można właśnie budynków niszczyć tak za bardzo. Czy inaczej, one się nie chcą niszczyć, nie? Tak same z siebie. Nie wiem, rozjebałem jakąś bramę. O, goddammit, jakie to jest miłe, jak to się tak, wiecie, napierdala na ślepo, nie? Tak, wiecie, w końcu tak mniej stresowo. Po prostu, no, widzicie te wszystkie wybuchy z daleka. Jakie one są ładne, jak fajerwerki w Sylwestra. Jak się tak, wiecie, tam wpada i robi wszystko z bliska. No są te wybuchy, są ładne, ale kurwa. Jak się widzi taki duży wybuch zaraz obok siebie, to już nie jest tak ciekawie, nie? No gin, 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 gin. A to jeszcze nie była ostatnia rzecz, dobra. To zakładam, no ostatnia rzecz pewnie w tym hangarze. Jak nic, jak Boga kocham. Znaczy nie, dobra, w sumie jestem ateistą, to... To jest złe powiedzenie, że kocham Boga, nie? Zaczerpnięte z języka potocznego, o tak. Okej, okay. Lecimy dalej. Tu były ruiny, no to teraz lecimy do tej pieprzonej platformy oczywiście. Zniszczymy sobie tam platformę. Mam nadzieję, że uda się tak fajnie jak tą ostatnią, że w miarę wszystko mi przeżył helikopter, nie? To by było normalnie epicko, żeby sobie, wiecie, tak, no w miarę szybciutko, wiecie, jeden, dwa, szybkie przeloty i tego nie ma, nie? A nie się, kurwa, męczyć, latać po tej platformie, wszystko do was napierdala i chce was zabić. I to dosłownie wszystko. Oczywiście tutaj jest też dobrze trzymać odpowiednio... Nie wiem, czy te rakiety dolatują w tym momencie. Ej, zostały tylko fuel tanki, to nie jest źle. Nice, ominąłem. Chyba nie ma helikopterów żadnych za mną, także jest spoko. Ej, zostały tylko jakieś fuel tanki. W sumie ciekawe. Dobra, bo trochę nic nie widzę. Oczywiście poziom zadymy 5, jak tylko się zbliżę, nie? Dobra, fuel tank zniszczony. Tutaj jakiś fuel tank widzę. Mogłem tą, kurwa, rakietę zniszczyć, nie? Ała! Niestety nie uniknąłem. Gdzie to stoi? Gdzieś tutaj. Zniszczmy te helikoptery pierdzielone dwa. No obrywać, obrywać! Dobra, jeden zniszczony. Drugi, nie wiem, lata, nie lata? Co się z nim stało? Nie wiem, po mojemu to chyba oba te helikoptery już nie żyją. Tak, tutaj się został fuel tanker. Tam jest fuel tanker. Woho, dobra, ładnie mnie wystrzeliło. Widziałem tutaj ostatni, nie? Nice.
Wow, no i zniknęli. O Jezu. Co to się stało? Co to się stało? Nie zmarnowałem dużo amunicji, tutaj nie będę nawet uzupełniał. Zostały dwie rzeczy. Chciał przejąć drugą prowincję. Dobra, zrobimy troszeczkę dłuższy odcinek. Już nie mam tak fajnego helikoptera niestety, ale... no trzeba będzie sobie poradzić. No. Tu coś może być. Tu coś może być, a jak nie będzie, to będzie gdzieś dalej. Zostały dwa obiekty. Nie jest to dużo, nie są to chyba jakieś większe rzeczy. Przynajmniej tak wyglądają te dwie prowincje, dosyć biednie. Niestety nie mam już rakiet, no bez rakiet jest troszeczkę gorzej. Bo wiecie, no nie ma efektu wybuchu, nie? Nie, to jest chyba kościółek. Dobra, to jest kościółek. Czyli z nim. Lecimy dalej. Tutaj jest jakaś duża rzecz. Boże, mapa się tak czasami chujowo odświeża, że to jest poezja, no. No dosłownie jak mapy Google, gdy nie ma zasięgu. Może to było na tym wzorowane? Haha, kto wie. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. Podlecimy tu szybko, zrobimy tą prowincję. Zostały dwa obiekty. Jeden jest troszeczkę większy, ale myślę, że nie będzie problemu, nawet jeżeli odpalimy po prostu hydrę i tryb spadochronowy, nie? Raczej szybko się to ogarnie i tyle z tego będzie. Dobra, tutaj są ruiny oczywiście. Tu coś może być, ale też mogą być ruiny. Tak, bo zostały trzy obiekty chyba, czy dwa obiekty, bo już sam kurwa nie wiem nawet. Nowe połączenie, pierdol się. Dobra, to mi chyba wygląda na coś do tego, do rozwalenia. Tam jest ta kula duża. God damn it. Dobra, tu się coś zniszczyło, tu się coś zniszczyło. Co my tu jeszcze mamy? O, zadyma mi wskoczyła, no nie. Wskoczył mi poziom zadymiarza. Chyba gdzieś jest jeszcze jeden zbiornik paliwa, co? Tu chyba nie ma. Pewnie siedzi w hangarze, co? Cwaniaczek. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to ten zbiornik paliwa nie będzie ostatnią rzeczą, jaka tu jest w ogóle. No, dokładnie. Tak, dobrze przeczuwałem. O, i jeszcze jedna rzecz nam została, czyli zostało nam to. I nie wiem, czy to jest jednostka jakaś, baza, czy miasteczko w górach. Ale raczej wygląda mi to na jednostkę, bo miasteczko by było takie bardziej, wiecie, bardziej wykropkowane, że tak powiem, w domki. No i raczej nie wiem, czy by tutaj miasteczko jakiekolwiek zrobili, chociaż mogliby, no czemu by nie? No czemu by nie, ale będzie szybka jednostka, mam nadzieję, i tyle. Wiecie, w miasteczkach bądź są te posterunki, to, tamto, a ja to sobie obstrzeliwywałem wcześniej. No to jest zaraz obok Waldemara, nie? Dobra, bo do tego to mogę szyć i szyć chyba. Tutaj widzę zbiorniki. To z takiej wysokości nie wiem, ile pocisków trafia. Tu widzę jakieś generatory, transformatory. A widzicie, przydałyby się rakiety w tym momencie, nie?
Dobra, tutaj widzę, co to jest. Fuel tank kolejny. O, no, no, dawaj wybuchaj, że. A to jest w tym momencie śmieszne, bo tam się, wiecie, wybuchają rzeczy, niszczy się wszystko ogólnie. Jest jedna wielka destrukcja, nie? A oni nie wiedzą, co się dzieje. Nie ma żadnego alarmu, bo jestem za wysoko. W sumie dla mnie to dosyć przyjemna opcja, nie? Dobra, radar doplerowski, tutaj jakieś coś, jakieś tam coś. Okej. Mi się chciało opuścić w ogóle troszeczkę, bo już kurwa mało widzę. No i też może więcej rzeczy będę po prostu trafiał z tej wysokości, nie? Takie mniej rozpierzchłe pociski będą. Transformatory, transformatory. Nie wiem, czy są tu jeszcze jakieś transformatory, tak żebym ja je zobaczył sobie stąd. Dobra. Wbijamy. Co tutaj jeszcze zostało? A tu są turbiny jeszcze do zrobienia, zobaczcie. Dobra, satelita. Transformatorów, generatorów tutaj jest sporo, coś tak czuję. Ale są też turbiny i te turbiny trzeba stąd odpalać. Nie wiem, ile jest turbin. Że tutaj goście na spadochronach latają. Tutaj mam włącz za to. I to wiem, że muszę sobie kliknąć. Gdzie jest ten wymiennik ciepła cały? Halo. Muszę oba przełączniki chyba wrzucić, co? Dobra. God damn it! Dobra, 2 z 4. Co tam są kolejne, co? Z tamtej strony pewnie. Nie wiem, gdzie są kolejne, to mnie trochę boli. Goddammit, goddammit, goddammit. Ej, skończyły mi się pociski? Nie. Halo, broń sobie zmieniłem chyba. A nie, skończyły mi się pociski. Dobra, grenade! Nie wiem, czy to jeden grenade starcza? Nie, nie starcza. Trzeba dwa. No to gorzej. Ile trzeba z tego strzelać? Niedużo, to lepiej. Wymienniki ciepła poszły w pizdu. Dobra, co tu jeszcze? A, jeszcze jedna taka pompka została, co? Tu są generatorki. God damn it. Wiesz co, snajper? Pierdol się. Dobra, transformator, generator zniszczony. Turbina, turbina, gdzie są jeszcze te turbiny? Gdzie one są? God damn it, tam są, Boże. Chcę je zniszczyć. Kurwa, nie udało mi się.
Boże, nie wiedziałem, gdzie mam biec. Jezu, to tak czasami te znaczniki latają tak naokoło kurwa głowy, że człowiek nie wie, gdzie ma lecieć. No. No. No nic, ale dobra, to ma spokojnie. Uzupełni mi się amunicja. Mi będzie wygodniej. Okej. Dobra, to trzeba było tu, nie? Tu, tak, to jest tutaj. Ty się bąbel pierdziel, halo tam kurwa w helikopterze, kutasiarzu pierdzielony ty. A tu jeden został, a dobra, nie, dobra, to nie, nie ma tragedii, jedna turbinka i te generatory ciepła po prostu nie żyją. Dobra, jeszcze jeden taki, kurwa mać. Jeszcze jeden taki zwykły transformatorek mi się został gdzieś tam. Jak kurwa mnie trafi, to ja nie wiem. No jak można trafić coś w locie? Zawsze się nad tym zastanawiałem. Najsy. Ten pojazd został odblokowany. Szał w czołgu. 5-5 wyzwolonych miejscowości. 11 prowincji zrobionych. Hurra, hurra, hurra. Może w kolejnym odcinku zamkniemy prowincję i zaczniemy robić misję. No. To jest plan ciekawy. Dobra, zakończymy sobie tutaj w takim razie. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajos.